Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Konserwa i Xerot. Witam was w kolejnym odcinku Let's Test Games. Tak, kolejny odcinek, ale tym razem jest to odcinek taki na nowych zasadach. Tak, zasada pierwsza, oceniamy do 100. Znaczy, punktacja jest do 100. W skali od 1 do 100. Nie procent, po prostu od 1 do 100. Zasada numer 2. Nie mówimy już ocen według różnych redakcji i gazet, po prostu swoje subiektywne oceny i odczucia z danej gry. I nie mówimy jeszcze, kto wyprodukował tą grę, to znaczy jedno studio nazwę tylko. Nie, że tam bla 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 i bla, tyle. Bla, bla. Kiedy wydane, no to każdy przecież sobie może to sprawdzić, nie? No właśnie. Nie jesteśmy tutaj serwisem informacyjnym. No właśnie, my to nie Wikipedia, haha. Ha. Dobra. Okej, okay, no to można zaczynasz. Tutaj w tle leci ładne scenki z właśnie z tej gry, którą dzisiaj oceniamy, czyli The Elder Scrolls V Skyrim. Fuzroda oczywiście. Tak, okej, okay, to teraz tak, zaczniemy od tego fabuły może. Fabuły? No dobra, to więc wypowiedz się o fabule, potem ja podam swoje trzy zdania. Według mnie fabuła jest znacznie, ale to znacznie, znacznie, znacznie za krótka. Nie ma dużo, w sumie misji jest tak średnio, ale w porównaniu do poprzedniej, poprzedniej części, czyli trójki zwanej Morrowindem, jest dużo, dużo, dużo krótsza. Jeszcze Oblivion po drodze. No tak, ale Obliviona nie grałem. Według mnie poprzednia część, czyli Morrowind, była znacznie, 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 znacznie dłuższa, bo ponad 3 razy dłuższa według mnie. Ty jeszcze nie przeszłaś, ale się przekonasz. Tak, ja dopiero nagrywam Morrowinda. No, jeszcze fabuła w sumie dla mnie była epicka. Nie była w ogóle liniowa, bo mieliśmy... Zajebiecie. Dobra. Mieliśmy wybór po prostu, którą ścieżką, z kim. Mieliśmy do wyboru Gromowładnych na czele Ulfrika, Gromowładnego, jak i cesarskich na czele Tulliusa. A więc, no, według mnie już to tyle mógłbym powiedzieć o fabule. Może teraz ty się wypowiedz, najwyżej coś dodam. No tak, teraz kilka moich słów. Fabuła, jeśli chodzi o sam główny wątek, to jest po pierwsze krótki, po drugie wcale nie jest jakiś super zarąbisty, ponieważ no cóż tam, smoki przylatują, no to co to, przecież to wiele razy już było takie rzeczy. No dodam jeszcze od siebie, że te smoki były bardzo, bardzo łatwe do zabicia i to jest właśnie bardzo duży minus. Smoki, ale to później o tym powiemy. No ale smoki przylatują, niszczą wszystko, jesteśmy kimś, który wszystkie je zgładzi. No i niby fajnie zrobione z Softgardem i takie tam rzeczy, ale to już według mnie jest trochę oklepane. Ja rozumiem, że teraz jak już jest miliard gier, ciężko jest wymyślić jakieś coś super oryginalnego, no ale może panowie z Bethesdy mogli się bardziej postarać. Takie jest moje odczucie, a co do wątków pobocznych, to wszystkie zadania są naprawdę bardzo spoko. Są różnorodne i dużo czasu mi, właściwie więcej robiłem questów pobocznych niż było. No ja akurat jeszcze dodam, że bardzo fajną kampanią, w sumie to jak tak samo w Morrowindzie jest kampania, w sumie nie nazwę tylko kampanią, tylko mroczne bractwo, które naprawdę jest trochę w sumie asasynami jakby, którzy mordują wszystkich, którzy się sprzeciwią. No, dobra. Czyli fabułę, jaką ocenę byś dał w samej fabule? Za to, że jest krótka, to jest minus 15 ponad, więc może nie jest genialna, bo tak jak powiedziałeś, jest oklepana, więc w fabule dałbym to, no dobra, 80. 75 ode mnie. To jest najsłabsza część tej gry, niestety. No ja nie wiem, nie powiem o Daggerfallu ani Arenie, tak samo o Oblivionie, bo nie grałem. Chodzi mi o najsłabsza część Skyrima, że... najsłabsza część Skyrima, tak. Tak, tak, o to chodzi, bo Skyrim jest bardzo dobry jako cała gra. Dobra, przejdźmy dalej. Grafika. Zajebiste! Tak, oprawa graficzna jest... zajebista. Ale niestety czasami, przynajmniej mi pojawiały się czasami takie znikające teksturki, gdy byłem na przykład wysoko w górach, to jakieś... była z jednej strony widoczna skała, a z drugiej nie. Czyli trochę im się nie chciało, ale i tak jest wyrąbiste. I co tam, przecież smoki jak zarąbiście wyglądają. Tak, pięknie, taki fap, fap, fap. Na średnich wymaganiach gra jest epicka. Tak.
a na wysokich to już w ogóle. I jest jeszcze ultra właściwie, to są wymagania. A tak. I są jeszcze na internecie nawet texture packy, które jeszcze bardziej tę grafikę tak. poprawiają. Jednak sporym minusem jest to, że kobiety są owłosione prawie, że są brudne, po prostu brudne. Ale jest na to specjalny mod. Tak. Minus 5 ode mnie by było przez te kobiety i wygląd postaci jest troszkę taki, no nie jest epicki. Ale ogólnie o samych pancerzach, krajobrazach, o krajobrazy, to jest... To pancerze są w miarę bardzo dobre, ale Morownik jednak miał lepsze jak na tamte czasy. Mhm. No w sumie tak. A krajobrazy, te góry z daleka, ten śnieg, ta cała prowincja, ten Skyrim, to jest miodzie. No nie wiem jak to się nazywa, ale podajesz efekt fokusu czy jakoś tak. Że fajnie się to wszystko rozmazuje z daleka. A więc jaka była twoja ocena grafiki? 97. 98. Za postacie. Dobra. Co mamy jeszcze? Muzyka. No to jest... Ja tu nie będę nic mówił. Muzyka w całej serii jest... Genialna. Niesamowita. Zajebista. Perfekcyjna. Fenomenalna. Pojebanie perfekcyjna. Okej, okay, muzyka 100 na 100. 100 na 100. Bez żadnych minusów. Dobrze. Coś tam możemy jeszcze dodać. Dobra, teraz może ja powiem coś o walce, później doda Xerot. Walka. Jest bardzo, bardzo ciekawa, ale jednak double wielding, czy jak się to tam zwało, walka dwoma brońmi, nie jest jednak perfekcjonalna, czy tam jak można to inaczej ująć. Perfekcyjna. Przepraszam za to. Walka innymi brońmi, ja akurat specjalizowałem się głównie w swojej głównej postaci, bodajże dwuręcznymi brońmi, tak? I przyznam szczerze, że dwuręczne broni są bardzo fajne. To samo miecz i tarcza, lub jakaś buława, lub siekiera, motyka. Tak. Musiałem to powiedzieć. Łucznictwo. Łucznictwo, perfekcja, jednak jest troszkę za mocne. Za mocne. Ponieważ później mamy skille, że jest 5 razy mocniejsze, czy tam ataki jednoręcznymi broniami typu 2 sztylety i później 30 razy mocniejszy atak, więc mamy smoka każdego na hita. No może tak, teraz ty się wypowiedz o... Ogólnie cały system walki, jak i taki, nie wiem, to jest dobre. Nie wiem co o tym więcej powiedzieć, nie ma żadnych jakichś większych bugów związanych z uderzaniem, nie wiem, blokowaniem. Fajnie jest możliwość towarzysza, tak. Huskarla, że tak, możesz mu wydać polecenie. Dobra, no i ja bym tyle powiedział. Jeszcze dodałbym to, że zakończenia walki niektóre są naprawdę epickie. A no właśnie, te takie kombosy. Choćby ucięcie głowy bronią dwuręczną, to jest cudo dla mnie, po prostu cudo i nic innego nie mogę powiedzieć. Czyli mówimy ogólnie jako system walki, czy jakoś rozgrywka? No właśnie, to jest walka w sumie, ja bym to wszystko do walki zapowiedzieliśmy. Jak oceniasz walkę? A, co tam 100? No ja dam za to, że walka dwoma broni nie jest przyjemna i tak fajna, dam 94. Okej, okay, co my tu możemy jeszcze dodać? Okej, okay, ostatnią rzeczą, o której powiemy przed oceną główną jest... postacie, bestie, wszystkie potwory i NPC występujące w grze. Ja może zacznę. Potwory, to przecież jest klasyka, nie? To jest od wszystkich tych części chyba to samo, tylko że upięknie. To znaczy nie wszystko. Gigantów jest. Nie było, mamutów też nie było, smoków też nie było. Nie było jeszcze, nie pamiętam jak się te zwierzę nazywały z Morrowinda na przykład. Ale kilka było, tutaj kilka nie było, no bo przecież... Nie wezmą wszystkiego do tej samej krainy, przecież no to właśnie. Są dwie różne krainy. No, więc NPC, już co ja tu mogę powiedzieć wielce. Czasami się jednak zdarzały takie jakby powtórki, były strasznie podobne niektóre, ale to bardzo, bardzo duża rzadkość. Większość jest bardzo urozmaicona. No i to chyba wszystko. Aha, jeszcze jest. Aha, ocenę. Dobra, ocenę. No teraz może ja powiem pierwsze przed oceną. Ale ocena dotycząca bestii i postaci. No to powiedz, co byś dał. Nie, tutaj nie dam oceny. To jest taka poboczna kwestia. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem, to jest polski dubbing. Tak, polski dubbing, to jest cudo. Nie wiem, czy w Oblivionie był dubbing, czy nie. Był. To w Morrowindzie nie ma. I no to tam był... nie ma głosu chyba w ogóle, nie? No, znaczy jako niektóre postacie raz za czas powiedzą, jak idziesz sobie po prostu. No. Może ja teraz coś o bestiach. No, smoki. Smoki, to jest cudo. Ten pancerz smoków, to jest piękne. Zakochałem się aż w smokach. Niektóre
wyglądają, typu Alduin, który występuje na prawie, w sumie na końcu fabuły, jak i na początku. Don't spoiler. No, ale shit. Chyba wiesz, będą wiedzieć, co jest oczywiste. W sumie tak, podpis jest Alduin. No dobra, dobra. Co tam, smoki? No, smoki są genialne. Smoki są genialne. Co do dubbingu też dam jeszcze tak z 98, bo czasami tak brakuje mi takiej, znaczy... Polscy, nie wiem, lektorzy tak bardzo przejmują, nie przejmują, tak z taką fascynacją podchodzą, jak czasami mówią niektóre nazwy, tak to Morrowind, to tak, nie wiem, jakby chcieli się pokazać z takiej strony, że wow, umiem czytać tą nazwę, więc no, 98. Ja bym dał za bestię, dam w sumie, mogę dać za bestię 95, za dubbing 98. No. No to w sumie to by było chyba tyle. Tak. Teraz może przejdziemy do oceny głównej. O tak, ocena główna. Nie będziemy obliczać dokładnie średniej. Powiem po prostu taką główną ocenę dla tej, która zacznie w tym może. Ja, według mnie gra jest fascynująca, daje 95. Może w sumie 96, między tym właśnie. 96 od konserwy, a ja powiem 98, ponieważ... Gra jest wielka, tak, gra jest znakomita, kurde, po prostu, niektóre epicka. Minusy za tą fabułę, gdyby nie ta fabuła taka troszeczkę tak, to dałbym 100. No, fabuła jest to dupy według mnie. Dobra, no to w sumie to by było chyba na tyle, tak? Tak, koniec. No to koniec, ja jestem konserwa, wraz ze mną komentował. Zero. I to jest koniec od tego odcinka Les Testa, już na nowym kanale No Life Team. Dziękujemy za obejrzenie. Pozdrawiamy. No. Cześć!